Ej, on jest szybszy od nas. No nie. Daje mi to TNT. Ile jest czasu? Nie, sekunda! Sekunda! Jakaś piramida znowu, jakieś labirynty tutaj są. Ciemność, coraz ciemniej jest. Czemu ja chodzę w kółko? Kazama, pięcie, boka, pada Kazama, aka cichy ninja w akcji. Gra z nim na bicach, wie, że sojusz twój wygrany. Met in Quake, ziomuś też Minecraft. Jak Kazama coś nagra, ja zawsze się jaram. Czy ktoś powiedział Minecraft? Siemanko, tutaj Kazama, to jest drugi zagraniczny Minecraft. Dzisiaj Minecraft będzie słowacki, ponieważ wraz ze mną jest Nikita Play MC. Nie wstydź się, przywitaj się. Oj, świetnie. Okej, okay, i dzisiaj jesteśmy na serwerze Play Square Life. IP znajdziecie w opisie i będziemy współpracować oraz mierzyć się w różnych minigierkach. Na tym serwerze jest ich, no sporo ich jest, także po prostu po trochę z każdej minigierki będziemy grać, więc widzimy się za chwilę. O, okej, okay, jesteśmy. Okej. Okay. Bierzemy go już. Okej, okay, klepiemy go. Czekaj, wezmę tu jeszcze bombę, wyrzuciłem. Strefa, oj, nie udało nam się. Oj. Kurde. Wiesz co to jest strefa? Aha. Tak? Ło, patrz! Kurde, widzisz? Podejdź tam pod nich, okej? Okay? Ja, okej. Patrz, musisz tutaj... Chodzi mi o to, żebyś do nich podeszła, żebym ja ich bił, dobra? Rozumiesz? Okej. Mam nadzieję, że rozumiesz. No wiadomo, nie wszystko rozumiesz, ale... Ale jakoś to wychodzi nam, ta współpraca. Ja grałem to prawie krat. Co mówisz? Że grałem to prawie krat. Pierwszy raz grasz? Minigame, prawie krat gram. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale chyba chodzi o to, że grasz pierwszy raz, nie? Ale strefa, patrz, tutaj, no i elegancko, no. Jeszcze mam wybuchowe jajo, zaraz sobie użyję tego. Wo! Bacha. No. Ale, o nie, oni się tu chyba zrespili akurat, nie? To był ich respawn. Okej, 5, 4, 3, 2, 1! Jesteśmy Let's teraz go. Na TNT tagu, ponieważ współpraca nam się coś nie układała. I nie wiem, grałaś tu już kiedyś? Nie. No to ci powiem, o co chodzi, nie wiem, czy zrozumiesz, ale chodzi o to, że po prostu jest parę osób, które są TNT, wyglądają jak TNT i po prostu muszą to oddać, gramy jakby w, nie wiem, w TNT parzy, po prostu, nie? I co jakiś czas właśnie to wybucha i tak się eliminuje graczy i gra się, aż zostanie jeden gracz. Gdzie jesteś? Bo bardzo fajnie byłoby, gdybyśmy się znaleźli, nie? To byłaby dla nas przyjemna sytuacja. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Jesteś, dobra, okej, chodź tu. Pójdziemy tutaj na górę. To oni będą mieli, wiesz, problem. Nie, no nie będą, nie będzie im się tu chciało wdrapać do nas. Czekaj, jak tu wejść w ogóle? Okay. O, tu. Bo wiesz, lepiej jest kogoś gonić, niż iść na górę, nie? Dawaj tutaj, czekam. Ej! Czekaj. Ej, uważaj, TNT! Uważaj! Ale dobra, nie, oni tam... On okay. Tu idzie, on tu idzie. O, spadł. Widzimy, dobra, widzimy. Spokojnie. Jeszcze... O, wybuchli. Idzie do nas TNT, uważaj. Czekaj, nie. TNT. Idzie, uciekamy. Szybko, czekaj. Czekaj. On nie może... Wow, uciekamy z to. Dawaj. Na dół, szybko. Kogo goni? Goni mnie! Dlaczego akurat mnie? A nie, dobra, ciebie goni. Jaka szkoda. Nie możecie trafić. Ej, on jest szybszy od nas. No nie. Daje mi to TNT, ile jest czasu? Nie, sekunda! Jest! Wybuch! Udało się, dobra! Gdzie jesteś? Ej, ty jesteś TNT! Nie! Tak mięczysz, zostaliśmy sami już. Dobra. Okej, kto wygra? Jeszcze jest 18 sekund, spokojnie. Możesz mi dać w sumie to TNT. Możesz mi dać, ja będę ciebie gonił i jak będzie ostatnia sekunda, to ja ci to przekażę. Czas, 4, 3, 2, 1, jest! Co? Jest, wygrałem! Ja już myślałem, że przegrałem, bo mi się TNT pokazało. Ale to zrobiłem, jestem geniuszem. W ogóle, ale to była idealnie wypracowana sytuacja do tego.
Dobra, idziemy teraz na inną minigierkę. Okej, jesteśmy teraz na Dragon Escape'ie. Jak się czujesz w parkurze? No... 2 na 10? 2 na 10? Albo 1 na 5, bo się skraca w sumie. O, dobra, za 3 sekundy. Czemu ty jesteś w ogóle we mnie? Albo jestem w tobie. Lecimy. A tu mamy jeszcze takie 3 jakby dodatkowe skoki. A to tędy można jeszcze, okej. Ło, ktoś miał tam laga albo ma flya, bo widziałem, że tutaj co... No nie! Ale tu tych pajęczyn nawalili. Nie jest łatwo, nie jest... Na Łazarskim rejonie nie jest kolorowo, kurde. A ja, I'm beat. Spadłaś? Ano. Ano, a ja żyję? Teraz jestem na takim, kurde, smok mnie tu goni, a ja muszę w kółko latać, no i czuję się tak niekomfortowo, ja się boję, że on zaraz mnie dogoni. Dobra, jakaś piramida znowu, jakieś labirynty tutaj są. Ciemność, coraz ciemniej jest. Czemu ja chodzę w kółko? O, dobra, idę. O, dobrze mi idzie w ogóle. Ja chyba pierwszy jestem w ogóle. Aj. Nie, smok idzie. Kurde, nie. Ja pierwszy jestem, wygrałem. Jest, ja jestem mistrzem. Tytuł odcinka powinien być: Kazama jest mistrzem. Idziemy teraz na, nie wiem, na Skywars, na tradycyjne Skywarsy pójdziemy, okej? Okay? Skywars? Okej, okay, klikamy na kompas i jesteśmy. Czekaj, Nikita, jesteś? Jest. Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Co? Nikita, jesteś ze mną na arenie? Ano. Napisz coś. A, dobra, też jesteś. Dobra, okej. Okej. Zaczynamy teraz Skywarsiki. Wzięliśmy sobie sojusz z Nikitą, także znowu będziemy współpracować. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo póki co, kiedy jestem sam, to wszystko wygrywam. A z Nikitą, no to tak średnio idzie. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie już zbliżają się święta, także niedługo będę miał trochę czasu na nagrywanie. Będzie elegancko, bo nagram sobie nareszcie te materiały jakieś tam na zapas, bo się naprawdę nie wyrabiam z tym nagrywaniem. Teraz mam dużo nauki i tak dalej. Poczekaj, help me, okej, okay, I'm beat. Co? I'm beat. No ja wiedziałem, przegrałaś. Kurde, teraz zostałem skazany na samodzielność. Muszę być samodzielny. Okej, okay, idę tutaj. Zobaczymy. No, dzwoni mi ktoś jeszcze na... No nie! No Maciek, czemu mi dzwonisz na Messengerze? Co to ma być? Ja zapomniałem wyciszyć telefonu. Kurde, wyciszyłem Skype'a, TeamSpeak'a, a zapomniałem telefonu wyciszyć. Idziemy jeszcze raz, zagramy arenkę, okej? Okay? Hehehe. A, dobra, jesteś. Okej. To będzie już arena śmierci, ale nie naszej, tym razem zniszczymy ich doszczętnie. Rozumiesz? Zniszczyć doszczętnie. No. Nie, no to było oczywiste, że nie będziesz tego rozumieć. A rozumiesz na przykład, bo na przykład u nas w Polsce na złote jabłko enchantowane mówi się koks. I ty jesteś... Tak, ty jesteś ze Słowacji, nie wiem, bo ja gadałem już z Czechem, oni powiedzieli, że oni nie mówią na złote jabłko koks, tylko mówią po prostu złote jabłko, a wy jak mówicie? Złote jabłko. No tak, ale, bo patrz, bo masz złote jabłko i masz złote jabłko enchantowane, nie? Mhm. No i jak rozróżniacie te złote jabłka? Jabłko. Mówicie... Jabłko enchantowane mówicie? Ano, enchantowane jabłko. Tak? Ano. Urjeny, ale miałem teraz szczęście, ojejku. Ale teraz to prawie bym spadł. No nie, jeszcze tutaj do mnie idzie zaraz. Nie. O nie, on tu idzie. On je właśnie złote jabłko zeżar. Wszedł w lawę. Cicho. Sprytem go załatwię. Jest! Ale kurde, itemki się prawie potopiły wszystkie.
Ale dobra, mam jeszcze jakiś tutaj hełm diamentowy. Ale elegancko załatwiłem. Trochę lawy poszło, ale mam jeszcze 5. A ty, jak tam żyjesz jeszcze? Żyjesz. Żyję. Tam, patrz, jeszcze został nam tylko trolik, nie? Do zabicia. Mhm. Trolik, czekaj. Kładę, stawiam kloca. Co, rozumiesz co to znaczy? Ano. Tak? Tak. Ano to jest po słowacku tak, nie? Ano. Tak. Po czesku też? Czekaj, mam jedną strzałę, to nie opłaca się. O, ta strzała będzie do trollingu, ja będę trollował, że mam tą strzałę, będę się szczycił, że mam tą strzałę. No dobrze, zrzucaj go w sumie, on tutaj już prawie spadał. Czekaj, ja się dobuduję, tu trzeba go wystraszyć jakoś. O matko, nie, to położyłem, ja. Pomyliły mi się klocki. Rzuca we mnie jeszcze cwaniak. Dobra, zrobimy sobie tutaj. Urządzimy sobie takie małe, kurde, biuro fajne. I teraz ja zawsze lubię robić takie coś, taką budowę stawiać. Patrz, to będzie coś takiego. Oj. O. No i lecisz. Znowu. Dobra. Ale to jest geniusz tego typa. On tak cały czas będzie leciał. O, znowu, czekaj. Oj, nie trafiłem. Pozor, znowu. Dobra, czekaj. Ej, no i co? Widziałaś to? Widziała. Nie, teraz jest przyblokowany tam. Przyblokowany jest, kurde. Muszę wodę jeszcze tutaj sobie ogarnąć. Pozry. Oj. Pozor. Ale on mi miksturę krzywdy tylko rzucił, to jest tam na pół hapsa chyba. Cześć, bo on będzie chciał tutaj na mnie skakać zaraz. On się na mnie tutaj fokusuje. Idę ci pomóc. Idę ci pomóc, czekaj. Kurde, zabił cię, dobra, ja ci pomszczę. I jest! No, wygram, jest! Wygraliśmy to! Nareszcie, nasza współpraca. Współpraca czasem się opłaca. Okej, wielkie dzięki za obejrzenie tego zagranicznego Minecrafta słowackiego. Także jeżeli byście zostawili łapkę w górę, to byłoby bardzo fajnie. Ostatnio wiele łapek zostawiacie, nawet po 90, po 100 łapek w górę pod odcinkiem, to jest wow. Pamiętam jeszcze jak się cieszyłem z kilkunastu, z 20 łapek w górę. Ale też nagranie takiego odcinka nie jest wcale proste, ja długo się męczyłem. Najpierw rozmawiałem z jednym Czechem, ogarniałem z drugim, z trzecim nawet nagrywałem, ale jakoś to słabo wyszło. No i teraz w końcu ten materiał nagraliśmy. Fajnie się tutaj rozumieliśmy z Nikitą, także dzięki. Też Nikita się pożegnaj. Ahoj. Ahoj. Moje złowrogie oczęta na was patrzą. Dzięki, na razie. Ja zobacz ogólnie jaki jest taki zimowy klimat, nie? Taki świąteczny klimat jest, rozumiesz? Jak się czuję się, to jak się zbliżają, kurde, święta nareszcie. Śnieg, nawet na Minecrafcie, wszędzie. Na Minecrafcie jest śnieg. Rozumiesz to? Nie czujesz to? Kurde, nie czujesz tego. Roll the drums.